Cześć! Dzisiaj chciałbym wrócić do serii odcinków poświęconych starej literaturze technicznej, różnym publikacjom książkowym wygrzebanym w internetowych antykwariatach. W poprzednich nagraniach z tej serii pokazywałem m.in. katalogi silników małej mocy, używanych m.in. w starych odkurzaczach. To był jeden katalog z 1969 roku i drugi katalog z roku 1975, a dzisiaj chciałem pokazać kolejne internetowe znalezisko, które myślę, że może być ciekawe i przydatne dla pasjonatów starego sprzętu, głównie starego sprzętu gospodarstwa domowego. Znalazłem jakiś czas temu w internecie książeczkę autorstwa Jerzego Małaszuka pod tytułem Elektryczne urządzenia domowe, eksploatacja, naprawy, konserwacja. To jest publikacja opracowana przez dział szkolenia Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i wydana nakładem Zakładu Wydawnictw CRS w Warszawie w 1972 roku. Czyli biorąc pod uwagę czas potrzebny na opracowanie takiej książki, na skierowanie jej do druku, można wychodzić z założenia, że ona oddaje stan i poziom techniczny urządzeń z przełomu lat 60. i 70. I myślę sobie, że każdy, kogo interesują domowe urządzenia z tego okresu, powinien mieć tę książeczkę w swojej bibliotece. Można ją dosłownie za kilka złotych znaleźć na różnych portalach aukcyjnych. Na początku, w pierwszej części książki, znajduje się wprowadzenie w zasady działania i budowę różnych typów silników elektrycznych, w tym również silników komutatorowych. Są tutaj omówione na przykład typy silników stosowanych wtedy, między innymi właśnie w odkurzaczach. To, co jest tutaj w tej pierwszej części książki szczególnie ciekawe, to jest sposób postępowania przy różnych usterkach silników. Tutaj jest między innymi kolejność demontażu, a tutaj jest na przykład tabelka, w której wymienione są różne typowe usterki silników, ich objawy i sugerowane sposoby naprawy. Na przykład silnik ma trudny rozruch lub po czasie pracuje niestabilnie, silnik po włączeniu do sieci nie rusza, przebicie prądu na korpus lub przepalone uzwojenie silnika, głośna praca silnika, grzechotanie itd., itd. Można tutaj znaleźć przyczyny takich najbardziej typowych usterek silnika i propozycje dokonania naprawy. W dalszej części książki znajdują się już rozdziały poświęcone typowym urządzeniom domowym. Zaczyna się od pralek. Tutaj jest przedstawiona przykładowo budowa takiej typowej, wtedy prostej pralki typu FB, czyli frania, i są dane techniczne produkowanych wtedy w Polsce urządzeń, na przykład pralek Światowic z myszkowskiej fabryki naczyń emaliowanych, pralek typu Ewa, Kasia, właśnie pralek typu SHL FB, czyli frania skieleckich zakładów wyrobów metalowych, i innych pralek. Przyznaję, że ja tutaj w tych różnych modelach się jakoś nieszczególnie orientuję. Są też importowane pralki z Czechosłowacji i z Rosji, czy ze Związku Radzieckiego, pralki typu Ryga albo Tuła. Są oczywiście też opisane różne typowe usterki poszczególnych modeli pralek. Mnie oczywiście najbardziej zainteresował rozdział o odkurzaczach. Tutaj na przykład jako taki typowy model odkurzacza na grafice narysowany jest odkurzacz typu A7, czyli Alfa K2 z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego. Wydaje mi się, że tutaj jest w ogóle narysowany jeszcze taki bardzo stary model, gdzieś tam z połowy czy z początku lat 60. Pokazywałem w moich nagraniach dwa takie odkurzacze z 61 i 64 roku. W tym czasie, kiedy ta książka się ukazała, czyli na początku lat 70., te odkurzacze wyglądały już troszeczkę inaczej, miały na pewno inne logo. Tutaj jeszcze jest ten stary typ logotypu na odkurzaczu. A pod spodem na tej grafice niżej znajduje się przekrój silnika i zespołu ssącego odkurzacza. Moim zdaniem jako przykład tutaj posłużył silnik od radzieckiego odkurzacza Czajka. Zresztą spójrzcie, taki silnik jak ten, który właśnie wyjąłem z radzieckiej Czajki.
Ciekawa jest tutaj w tej książce tabela z parametrami technicznymi używanych wtedy na przełomie lat 60. i 70., czy na początku lat 70. w Polsce odkurzaczy. Od razu na początku widzę w niej śmieszną literówkę. Wymieniony jest tutaj jakiś tajemniczy odkurzacz Gamura 2. To brzmi trochę jak nazwa jakiegoś potwora z japońskiej mangi, ale chodzi po prostu o odkurzacz Gamma 2 typ A6, czyli na przykład taki odkurzacz, jaki pokazywałem w jednym z ostatnich nagrań. Poza Gammą 2 jest tutaj na przykład też wymieniony odkurzacz Alpha 2, taki mniej więcej jak ten. To jest akurat model z 1970 roku, czyli no mniej więcej powiedzmy z czasu, kiedy ta książeczka była opracowywana. Jest tutaj też odkurzacz Alpha K2 typ A7, ten, o którym już mówiliśmy. Jest tutaj też odkurzacz typu A8 Elektor, czyli taki odkurzacz jak ten, który także już pokazywali, oglądaliśmy w jednym z poprzednich nagrań, aczkolwiek to jest dosyć starszy model, bo ten jest z 1964 roku, no ale wtedy na początku lat 70. na pewno jeszcze sporo tych odkurzaczy było w użyciu. Co ciekawe, tutaj w tej tabeli jest też wymieniony odkurzacz Syrenka. Pokazywałem już taki odkurzacz na kiju z workiem na zewnątrz w jednym z poprzednich nagrań, tyle że ten mój odkurzacz pochodził z 1959 roku. Bardzo mnie ciekawi, czy tutaj chodziło o jakiś nowszy model tego samego odkurzacza. Przyznaję, że chyba raczej takiego nie widziałem, czy chodzi tutaj faktycznie o ten stary odkurzacz, który mam w kolekcji, który chyba jest dosyć rzadki i nieczęsto dzisiaj spotykany. Tutaj w tej tabelce są dalej też importowane odkurzacze, są odkurzacze z NRD typu Omega, są radzieckie odkurzacze Rakieta, Czajka, te już tam przy kilku nagraniach obydwa te typy odkurzaczy pokazywałem, chociaż Rakiety jeszcze akurat nie rozkręcaliśmy. Jest też Uralec, takiego odkurzacza jeszcze nie mam. Są tutaj też czechosłowackie odkurzacze Standard typ 401 i Jupiter typ 402. Niestety też jeszcze ich nie mam. Jest chyba jugosłowiańska Sloboda. Jest odkurzacz na samym dole wymieniony, odkurzacz Minor G. Tutaj mogę się mylić, ale chyba chodzi o model zachodnio-niemieckiego odkurzacza Progress. I przyznaję, że nie wiem, czy one były faktycznie oficjalnie dostępne w sprzedaży w Polsce, czy po prostu wymieniono tutaj też odkurzacz, który zdarzał się w różnych polskich gospodarstwach domowych. Zresztą do dzisiaj na portalach aukcyjnych te stare odkurzacze Minor G można jeszcze dostać. Jest tutaj także tabelka z typowymi silnikami stosowanymi w ówczesnych polskich odkurzaczach, na przykład przy odkurzaczu Gamma 2, tutaj na początku jest wymieniony, stosowany w 1959 roku silnik typu M7030, czyli silnik produkowany w NRD, właśnie taki, jaki w ostatnim, czy w jednym z ostatnich nagrań znaleźliśmy w odkurzaczu Gamma 2, właśnie z 1959 roku. Są tutaj też inne silniki, których akurat w odkurzaczach Gamma 2 chyba nie spotkałem. Są tutaj oczywiście wymienione także silniki SK5 i SK5A stosowane na przykład w Alfach 2 czy Alfach K2. Na pewno już te silniki w poprzednich nagraniach oglądaliśmy. Jest silnik SK5A1 z Elektora. Nawet ostatnio gdzieś patrzę, czy to nie jest ten. A nie, to jest akurat silnik SK5A. A w jednym z poprzednich nagrań pokazywałem też chyba ten silnik SK5A1, dokładnie. I on był też w odkurzaczu Elektor, tym, który przed chwilką pokazywałem. Jest tutaj wymieniony też silnik SK5B. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba taki znalazłem właśnie w jednym z modeli Alfy K2. I ciekawostka, jest tutaj też wymieniony silnik Esch-K37 IMI z Alfy 2. Moim zdaniem chodzi o importowany silnik węgierski i taki właśnie mam faktycznie w jednym z odkurzaczy Alfa 2 z końca lat 60. Pokażę może tutaj zdjęcie, a na moim kanale na pewno znajduje się nagranie z
demontażu tego odkurzacza, na którym nagraniu pokazany jest również ten zresztą działający do dzisiaj węgierski silnik. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o odkurzacze w tej książce. Dalej są froterki, wentylatory, jest dosyć duży rozdział poświęcony maszynom do szycia. Tam widziałem wcześniej były jeszcze golarki, jakieś miksery. Są tutaj też, oto akurat maszyny do szycia, są tutaj też chłodziarki, różne rodzaje stosowanych wtedy lodówek. Są tutaj też suszarki do włosów, przepraszam, zaraz spróbuję je znaleźć. O, tutaj znalazłem na przykład przyrządy grzejne z silnikiem elektrycznym i są tutaj też wymienione różne modele stosowanych wtedy suszarek do włosów. Są suszarki Fema z Eltry w Bydgoszczy, jeszcze nie jest tutaj podany Farel w Kętrzynie jako producent suszarek Fema. Są tutaj nerdowskie, popularne w PRL-u suszarki Comet, chyba nawet mam gdzieś jeden model takiej suszarki Comet. Tutaj na przykład przedstawiony jest schemat suszarki RSW1, suszarki Fema z bydgoskiej Eltry. Dokładnie taki jak ta suszarka Eltra Bydgoszcz RSW1 z 1965 roku. Myślę, że to tyle na dzisiaj o książeczce Jerzego Małaszuka, Elektryczne urządzenia domowe z 1972 roku. Nawiasem mówiąc, próbowałem znaleźć trochę informacji o autorze, tak na szybko nic nie znalazłem. Poszukam jeszcze w internecie, może są gdzieś dostępne też jakieś inne jego publikacje. Specjalistów pewnie ta książeczka niczym nie zaskoczy, ale dla kolekcjonerów starego sprzętu jest moim zdaniem cenna jako źródło wiedzy o stosowanych wtedy przed bądź co bądź 50 laty urządzeniach i jako taki mały podręcznik budowy, naprawy czy właśnie konserwacji zabytkowych, głównie polskich, ale nie tylko polskich urządzeń, a wiele z opisanych tutaj pralek czy odkurzaczy czy suszarek doskonale działa do dzisiaj i myślę, że dzięki tej książeczce warto o nie zadbać. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. To był oczywiście duży skrót z tej książeczki, bo znajdziecie w niej dużo, dużo więcej informacji na temat starego sprzętu gospodarstwa domowego, na temat starych urządzeń elektrycznych z przełomu lat 60. i 70. Na pewno bardzo zachęcam do znalezienia w internetowych antykwariatach tej publikacji. Nie sądzę, żeby ona kiedykolwiek była wznawiana, no bo bądź co bądź grupa osób, które są tą tematyką zainteresowane, jest dosyć nieduża i myślę, że nikogo to nie urazi i nikomu to nie zaszkodzi, jeżeli jako taki przedsmak całej tej publikacji zeskanuję przynajmniej ten rozdział, krótki rozdział o odkurzaczach i zamieszczę jako plik PDF w opisie tego filmu, a tak jak powiedziałem, do zapoznania się z resztą książeczki bardzo Was zachęcam, a do następnego odcinka o literaturze technicznej postaram się oczywiście wygrzebać w jakimś internetowym antykwariacie kolejną, mam nadzieję, ciekawą pozycję publicystyczną dotyczącą starych urządzeń. Cześć, do zobaczenia, do następnego razu.